kwiatuszki i czuwaj wszystkim harcerzom, którzy weszli na mój film. Wróciłam parę dni temu z zimowiska harcerskiego i chciałabym wam o nim trochę opowiedzieć. A więc najpierw parę podstawowych rzeczy o mnie, o tym, z kim jechałam, czemu jechałam i tak dalej, a potem cały przebieg zimowiska. Zapraszam. Należę do 17. drużyny harcerskiej Salamandra. To jest mój mundur, możecie go zobaczyć. Jestem zastępową zastępu Bazyliszek. Nosimy takie właśnie zielone wstążeczki, takie ten na mundurze. Chustę widzicie i mam sznur oczywiście zastępowego. Należę do harcerstwa od 2018 roku, więc już dość sporo. Razem z nami na zimowisku jeszcze była drużyna Watra, 34. drużyna Watra dokładnie. Jest to drużyna, z którą po prostu uwielbiam. Już kiedyś przygarnęli mnie na zimowisko i zakolegowałam się z wieloma harcerzami stamtąd i po prostu ich uwielbiam. Pozdrawiam was serdecznie, Watra. Tak wyglądały nasze pokoje, nie dokładnie mój, a chłopaków, ponieważ zdjęcie z mojego to zawsze na tych zdjęciach był bajzel. Ogólnie tam było posprzątane, tylko na przerwach z telefonami przychodziło do nas mnóstwo ludzi i się robił bałagan. Oto plakat naszego pokoju. Nasz zastęp zimowiskowy nazywał się Kraina Bogów, gdzie byłam oczywiście zastępową i meldowałam nas i krzyczałam. Ogólnie fajnie było. Pozdrawiam was dziewczyny. Inspirowaliśmy się naszą tematyką pokoju na bajce japońskiej, a dokładnie Spirit Away w Krainie Bogów. Pierwszego dnia na naszym zimowisku, oczywiście jak zawsze, wymyślaliśmy nazwy pokojów, robiliśmy nasze plakaty, teraz możecie parę z nich zobaczyć. W tym nasz, my się nazywaliśmy Kraina Bogów i wszyscy musieli wymyślić swoje okrzyki, plakaty, nazwy zastępowych wybrać. I teraz możecie usłyszeć okrzyki wszystkich zastępów. Kolejną atrakcją, która czekała na nas, była gra terenowa z wodniakami z szóstą HDZ. Mam nadzieję, że to dobrze powiedziałam. I tam właśnie mieliśmy wiązanie ich chusty, węzeł braterski, pierwszą pomoc, stosy ogniskowe, historię harcerską i dużo innych rzeczy. Jeszcze szyfry były i symbolika. Cześć kwiatuszki! Ogólnie sukces jest. Udało mi się dzisiaj przetrwać całe podwórkowe zajęcia. To było 4-3 godziny, nie wiem. Ale ogólnie, jak wiecie, z tą moją przypadłością jest trudno. Ale dałam radę. Tylko jeden punkt 20-minutowy pominęłam. Jest git.
Któregoś dnia robiliśmy gry planszowe. Każdy zastęp robił swoją grę planszową, a później w nie graliśmy. Te zdjęcie to akurat nie jest gra planszowa. Niektórzy w międzyczasie dostali raport karny, jak na przykład tutaj nasz kolega. Odczytaj wiersz. Pijanie, pisałem ten wiersz na kolanie. Zrobiło ci się przykro, ponieważ nazwałem cię brzydko. Więc przeprosić cię muszę, bo się uduszę. Bardzo tego żałuję, to było jak wejście w kałużę. Więc Janusie, Januszku, Januszeczku, ty mój kwiatuszeczku. Ostatecznie nie wybacz, już więcej nie płacz. Spać. Właśnie a propos raportów karnych, a dokładnie osób, które dają, to nasza kadra też miała swój zastęp. Tylko zamiast krzyków i plakatu stworzyło dla nas historyjkę. Wiem. A więc tak, teraz my przedstawimy wam nasz zastęp, nasz kadrowy. Siłą głosu zdecydowaliśmy, że nazywamy się, uwaga, drużyna K. I nie mamy plakatu ani okrzyku, ale mamy coś lepszego. Mamy historię dla was, którą zaraz wam opowiemy. Jak widzicie, się przebraliśmy, więc się postaraliśmy. Więc tak, ja jestem czarodziejka Eclipse i teraz opowiem wam historię. A więc bardzo dawno temu, przed wiekami, gdzieś ze starym dębowcem naszej dzielni, działy się bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Jak widzicie, była tam zwykła, normalna wioska, gdzie mieszkał bardzo normalny... Ambroży Bal. Ambroży Bal przechadzał się po bardzo zwykłym lesie. Nie było w nim absolutnie nic niezwykłego. Miał bardzo zwykły ubiór, zwykły charakter, był bardzo zwykły, nawet szczotka miał bardzo zwykłą. Z zawodu był on zwykłym kowalem. Pewnego dnia magiczne siły postanowiły wytworzyć magiczny portal w czasoprzestrzeni. Magiczny portal w czasoprzestrzeni! Najzwyczajniejszy Ambroży postanowił najzwyczajniej się gdzie wejść. W tej oto najzwyklejszej świecie sytuacji Ambroży znalazł się po drugiej stronie portalu. Dalej przechadzał się przez las, który już wcale nie był taki zwykły. Kiedy przechadzał się taki przez las, napotkał on na pewnego krasnoluda. Krasnolud ten nazywał się... Cicho! Waremich Waleczny! Polował on właśnie na bardzo dzikiego kunkuta! Szlamurczaka! Gdyż hasłem ze swoimi krasnoludami musieli zapolować, musieli przygotować obiad. Dlatego jeden z krasnoludów, komik sprytny, już postanowił przygotować ognisko, gdyż był on z zawodu inżynierem. Jak widzicie, bardzo skrupulatnie rozłożył całe drewno. Kurczak, którego upolował waleczny, musiał zostać odpowiednio przygotowany. Dlatego mamy, my w naszej drużynie mamy również krasnoluda. Uwaga, zaraz. Kutera pysznego, który postanowił przygotować tego kurczaka. Krasnolud siedzi w lesie, przy ognisku jedzą kurczaka. W najzwyklejszym świecie Ambroży się temu przyglądał. Lecz nagle usłyszał bardzo niepokojące głosy. I na swoim horyzoncie ujrzał Himalię, czyli ślepą elficę, która była wróżbitką. Kierowała się ona intuicją i chciała przepowiedzieć przyszłość.
skarb naszemu oburzeniu. On jednak nie był za bardzo zainteresowany tymi wróżbami. A może nie był zainteresowany wróżbami? Himalia chciała go pociągnąć za sposób od lasu, ale na szczęście pojawiła się Erdolotę, która była kapłanką. Ona również była elfką, która modliła się do Bogu o zdrowie i dobro. Ambrożego Wala, Ambroży Wal wyrwał się z opary. Himalia. Dwie elfki walczą ze sobą, na szczęście Ambroży cudem tych dwóch siebie tam przed korzysta. Ambroży ucieka w głąb lasu do krasnoludku. Jednak ich nie zauważa, dlatego krasnoludzi postanowili wstać i mu pokazać drogę. Ambroży pokonuje z drugą wrażalną ciężkie przeszkody, aż w końcu zauważa krasnoludów. I razem z nimi siada do uczty nad kurczakiem. Nie ma kurczak! Dwie elfki również postanowiły coś zjeść. Lecz wtem za nimi ujawnia się nieznajoma postać. Jest to Arnold, który odsłania swoją głowę. Arnold jest złoczyńcą, znaczy nie, ale... Arnold jest namiestnikiem. Budzi grozę. Jest taki... Jaki ty byłeś? Przerażający. Arnold! Nikczemny! Arnold nikczemny! Wtem Arnold nikczemny rzuca się na pięknego Ambrożego! Światła się oświecają, a Arnold budzi się z drzemki. A co to widzi? Wszystko zniknęło. A może teraz wyrazi krótki komentarz na temat tego, co mi się śniło. Co śniło się Arnoldowi, dowiemy się zaraz. Tak, dziękuję za te wspaniałe słowa. A to pointowałem Moana. Bardzo? Bardzo. Chwileczkę. Kurczę. Bardzo. Próbuję go znaczy się Lot Tatuk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jestem człowiekiem, na serce posiadam, także innych kocham, także innych zdradzam, też się nienawidzą. Kochają mnie którzy, też prawie jak każdy. Lubię zapach róży. Dobra, drewno, więcej drewna. Jednego dnia Kadra zabrała nas na podwórko, podzieliła na grupy i dała nam rzeczy do zrobienia ogniska. Naszym zadaniem było zrobić na tym ognisku podpłomyki, ale nie było to takie proste, bo nie miały to być podpłomyki na patykach, tylko na pokrywkach od mynaszek, więc musieliśmy zrobić miejsce, na którym to postawić. Teraz widzicie nasze ognisko. To było trudne, nasze się nie rozpaliło, ale od innych już tak. Już w późniejszym czasie, po wielu próbach i dużo osób usmażyło swoje podpłomyki. Ja niestety już na tych ostatnich momentach nie byłam, ponieważ musiałam się po jakimś tam czasie zmyć do środka. Niczego już nie zmienia, dziwu wierzyć w siebie. Może zająć synu twój mógł przewijać.
Obowiązkowo, jak na każdym wyjeździe do Wapienicy, wszedliśmy na szyndzielnię, a dokładnie wszyscy wszedli razem na dębowiec, a później podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna szła na szyndzielnię, a druga wyjeżdżała. Tutaj możecie zobaczyć różne widoczki stamtąd. Jak wjeżdżamy coraz wyżej, gdy już byliśmy na szyndzielni, mieliśmy czas wolny, mogliśmy się pobawić na dworze. Jedni rzucali śnieżkami, inni nie chcieli pozować do zdjęć. Wielu budowało bałwany albo robili zawody, kto dłużej utrzyma w ręce bez rękawiczki śnieg. Aż nareszcie, gdy grupa śmiałków wchodzących na szyndzielnię piechotą dotarła, mogliśmy wejść do budynku, do schroniska i kupić sobie coś ciepłego. A już przed samym zebraniem się, na końcu, w czasie, gdy musieli pomóc jednemu druhowi, bo po prostu był wypadek, budowaliśmy bałwany. My zbudowaliśmy miniaturę szyndzielni. Po zażegnaniu kryzysu i sprowadzeniu drucha na dół, wróciliśmy do środka. I to potężnie wykończeni. A ponieważ był tłusty czwartek, po przybyciu do środka czekała nas słodka niespodzianka. Telefony dostaliśmy dopiero wieczorem i dowiedzieliśmy się o tragedii, o wojnie w Ukrainie. Jesteśmy z wami całym sercem. A teraz apel do moich wszystkich widzów. Zapewne gdzieś u was w okolicy są jakieś zbiórki rzeczy dla nich. Dla osób uciekających przed wojną, będących wśród tego wszystkiego. Jeżeli jeszcze nie wzięliście w tych zbiórkach udziału, to naprawdę zachęcam. Trzeba się wspierać. W piątek między innymi odbyła się gra Ślimak, która była po całym ośrodku i pojawiło się wśród pytań na przykład pytanie, gdzie jest druh Łukasz? I też wiele innych dotyczących Watry i naszej drużyny. Jedno pytanie chociaż dotyczyło nas, nie zagięło. Jak nazywają się zastępy 17 DH Salamandra? Tak myślę, no Bazyliszek i Traszka. Ale powiedzieli, że jest jeszcze jeden. I tak myślę, w sensie nasi wędrownicy? Przecież oni nie mają nazwy. Po czym okazało się, że nasz zastęp wędrowniczy nazywa się po prostu zastęp wędrowniczy. Jeżeli zastanawiacie się, kto ma pierwsze miejsce, to był to zastęp, w którym był drewniak. A moja grupa wygrała trzecie miejsce. Z ostatnich dni spadło naprawdę wiele śniegu. Kadra zabrała nas na dwór, żeby się pobawić i w pewnym momencie zaczęliśmy robić takie wielkie kule śniegu, żeby ulepić wielkiego bałwana. Jak to powiedziała moja siostra? Kule, kule, kule i kule. Tu wielkie kule. Tam kule, tu kule, wszędzie kule. Jak złapiesz? Tak wyglądał nasz wielki bałwan. Tak w ogóle był wyższy od najwyższego drucha z naszego wyjazdu. Był jeszcze alarm z maskami gazowymi na twarzy. Krzyżowanie pięciu harcerzy, w tym
trzech naszych harcerek z siedemnastki, w tym mojej siostry Kluski. Tutaj właśnie widzicie kadr, jak daje jej krzyż, bo byłam jej opiekunem. I jeszcze dwóch harcerzy z Watry. Naprawdę wszystkim ukrzyżowanym gratuluję i życzę harcerskiej drogi w życiu. A na końcu byliśmy jeszcze w kinie, w którym większość druhów druhen, którzy byli na krzyżowaniu, po prostu odsypiała zamiast oglądać. I tak zakończyło się nasze zimowisko. Hej, kwiatuszki, no już wracamy. Jestem cicho, bo jesteśmy w autobusie. Jest koniec wyjazdu. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam ponownie. Pa! Dziękuję serdecznie całej kadrze i uczestnikom za tak wspaniały wyjazd. Do zobaczenia następnym razem. Czuwaj!